Dzisiaj jesteśmy tutaj w Poznaniu, żeby świętować 25-lecie samorządności w Polsce. Ja akurat reprezentuję samorząd powiatowy i samorząd powiatowy jest młodszym dzieckiem samorządności w Rzeczpospolitej po tych przeobrażeniach w 1989 roku i możemy dzisiaj powiedzieć, że samorząd powiatowy zasadniczo stoi na czterech filarach i tak jest rozliczany przez społeczność lokalną, a więc jest to, są to szpitale, domy pomocy społecznej, drogi i oświata ponadgimnazjalna. W perspektywie istnienia samorządów powiatowych możemy powiedzieć, że trzy te filary mają się już u nas dobrze, są zmodernizowane, mają odpowiednie certyfikaty. Gorzej wszyscy wiemy, że mają się drogi powiatowe. Drogi powiatowe to jest tak również taki nerw powiatu, gdzie również nasi mieszkańcy bez przerwy nam pokazują, ukazują stan tych dróg powiatowych. I myślę, kolejne lata to powinno być latami tymi, które doprowadzą do tego, że drogi nasze powiatowe radykalnie się zmienią i przynajmniej będą mieć podobne standardy jak drogi europejskie. Oczywiście wszystkie samorządy borykają się z brakiem pieniędzy na drogi. Liczymy mocno na wsparcie programu 2014-2020, choć pozyskiwanie pieniędzy bezpośrednio na drogi będzie bardzo utrudnione, ponieważ Unia Europejska nie chce za bardzo na to dawać pieniędzy. Uważam, że nowo wybrany zarząd na tę kadencję powinien się starać przede wszystkim, jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy z funduszu drogowego. Dlaczego samorządy nie mogą korzystać z funduszu drogowego i tylko drogi krajowe i autostrady. I tak samo trzeba po prostu zmienić radykalnie kategoryzację dróg. Przepis stanowi, co stanowi drogę powiatową, a więc to jest droga, która łączy siedzibę gmin i powiatów. I nie może to być ulica rzędu 200-500 metrów w mieście. Musi to być odpowiednia droga i w odpowiednim stanie. I myślę, że to dzisiaj wszystkie samorządy powiatowe w tej kadencji to będzie kadencja właśnie budowy i modernizacji tych dróg.